Słuchajcie, więc motyw jest taki. Po pierwsze, obruszało się ramię tutaj. On na nic nie upadł, ale mimo wszystko mam bardzo luźne to ramię, więc musiałem obwiązać gumką, żeby w ogóle ten lot odbyć dzisiejszy. Kontaktowałem się, Paweł Siwecki w Krakowie coś takiego robi za 100. Zastanawiam się, czy poświęcić 2 tygodnie na zgłoszenie reklamacji, bo to faktycznie jest, kurczę, słabo to wygląda, jeżeli chodzi o to ramię. Ale podobno to jest znany przypadek. Słuchajcie, projektując Mini 3 Pro DJI musiało zmieścić się poniżej 250 gramów, bo takie było założenie tego drona i to założenie zostało spełnione. Niemniej jednak część elementów, która jest tutaj zastosowana, tak jak to mocowanie ramienia, ten element jest wykonany z tworzywa sztucznego, przynajmniej w tej części mocującej. Natomiast sprężynę ma bardzo mocną, która odpowiada za ruchy ramion, za wyprostowanie i złożenie ramion. I to jest tak duża siła, że przełożona tutaj na element z tworzywa, który jest przykręcony do korpusu, powoduje, że ten element jest bardzo często niszczony i on właściwie pęka przy samym mocowaniu. I ja miałem dokładnie ten przypadek. Prześledziłem mniej więcej ilość zamówień na AliExpressie, bo znalazłem ten element na AliExpressie. Okazuje się, że najpopularniejszy sprzedawca już do tej pory sprzedał 142 sztuki, więc dużo, mam wrażenie, bo to jest taka część, która no, wydaje się być niszowa bardzo, część serwisowa, a z tego wynika, że ten problem występuje często. Ja tutaj mam jeszcze Mini 3, on jest nowy co prawda, ale jak sobie popatrzymy, to faktycznie dość spore są luzy na tych mocowaniach ramion. Oczywiście można to oddać na gwarancję, można oddać do serwisu, ale z tego wynika, że któryś z elementów, może sprężyna albo któryś z elementów uległ uszkodzeniu. I to co sobie zrobimy teraz, ja tutaj mam wkrętak, to jest Torx T4 bodajże. Tak, podobny do tego, czemu rozbieramy GoPro. Odkręcimy sobie z dwóch stron. Nie chciałbym zgubić tych elementów, tych wkrętów, ale mam takie. Z GoPro na pewno mam. Tu widać, że powinniśmy to wyciągnąć. Tak, mamy to. To jest kabel, trzeba uważać, to jest przewód. To jest dość ciasno. O, już widać, że jest uszkodzony. Po odkręceniu dwóch już widać, bo mi wypadło. Już sobie zobaczymy, co tu się dzieje. Pęknięty jest element z tworzywa. Tak, chcą zaoszczędzić na masie. Oni tutaj zastosowali element z tworzywa. Tak to niestety wygląda. Tak, za słaba jest ta konstrukcja, jeżeli chodzi o wykonanie materiałowe. Bo to widać, że tutaj jest bardzo mocna sprężyna zastosowana. Tu są mocowania, gdzie wchodziły te śrubki Torx, które na początku, prawda? Czyli mocowania samego ramienia. I słuchajcie, prosta sprawa. Tutaj mamy jeden element, tak? Jeden wkręt, czy jedną śrubę, tutaj drugą w tym miejscu. Wykręcamy sobie to i od razu możemy wyciągnąć ramię. Niczego nie zepsujemy, dlatego że nam wchodzi to bardzo ładnie. Te wkręty wchodzą w elementy, które są tutaj w te wycięcia, wyżłobienia, tak, w otwory. I to faktycznie bardzo łatwo dopasować. Nie powinniśmy nic chrzanić przy tym. Oczywiście jak ktoś będzie się starał, to założy odwrotnie, ale to od razu wyjdzie. Przewód elektryczny, on jest dobrze zabezpieczony, więc tutaj pod tym względem nie ma ryzyka, chyba że go będziemy starali się jakoś, nie wiem, poskręcać, ale ten przewód jest dobrze zabezpieczony i on tutaj fajnie pracuje. Można spokojnie go ominąć. I tam wykręcamy jeszcze 3 śruby też wewnątrz i już dostaniemy się do tego mocowania. No i teraz pytanie, słuchajcie, jak to naprawiamy? Pierwsza opcja jest taka, że wysyłamy to do serwisu i to trwa pewnie ze 2 tygodnie, cała procedura plus przesyłka
wymiana na nowego drona, tak, czy na sprawnego drona, bo oni zwykle tego nie naprawiają, a plus odesłanie do nas, 2 tygodnie z głowy przez taki drobiazg. Druga opcja jest taka, że kupujemy taki element na AliExpressie. To trwa jeszcze dłużej, dlatego że ja widzę, że mamy na końcówkę lutego termin przesyłki na dzisiaj, więc to jest też, kurczę, długo. No i trzecia opcja, zakup w serwisie polskim. Ja zadałem pytanie dzisiaj, bo to mam świeży temat, właściwie wczoraj go zdiagnozowałem. Zadałem pytanie do dwóch serwisów, mamy poniedziałek rano, do Drone Expert i do Cybershop. Zobaczymy, co mi Dominik odpowie i Paweł, czy mogą mi te elementy przesłać. Jeżeli prześlą, no to jest 5 minut i są zamontowane, nie ma problemu. Oczywiście, gdybym potrzebował Mini 3 Pro, mogę wykorzystać, bo mam też Mini 3 tutaj u siebie, mogę wykorzystać ten element. Jestem też bardzo ciekawy, czy poprawiło się to konstrukcyjnie od czasu, kiedy mieliśmy Mini 3 Pro, bo w tej chwili Mini 3 być może zawiera już mocniejszy wariant. DJI wprowadza pewne innowacje na bazie doświadczeń i analizy przypadków serwisowych. Słuchajcie, zastanawiałem się, co zrobić z tym Fantem. Odpowiedział mi Paweł i Dominik. Okazuje się, że nie mają na stanie tych elementów. Mogą mieć na koniec tygodnia, bo czekają na dostawy. Więc AliExpress też 22 lutego. Tak zastanowiłem się i pomyślałem sobie, ja tego drona mam właściwie od premiery w maju, czyli już kończy mi się powoli gwarancja. I chyba zrobię tak faktycznie, że i też DJI Care mi się kończy, że wyślę go na gwarancji i to będzie chyba najlepiej, bo otrzymam drona, który jest w pełni sprawny i po pierwsze, a po drugie nie powinienem ponosić kosztów tego, że zostały popełnione błędy, czy zastosowano pewien bubel. Wiadomo, nie wszystkie rozwiązania są idealne, więc tak zrobimy. Wchodzimy na support, request online service repair, tak? I za chwilę mi się to pojawi, zgłosimy sobie, akceptuję tutaj i będziemy mieli repair application submission, tak? Service progress inquiry, to jest to, co będziemy tutaj mieli. Jedziemy. Przy okazji zrobimy sobie cały przypadek serwisowy. Najpierw potwierdzimy, jaki to jest produkt. Ja tutaj mam parę tych produktów, jeżeli chodzi o DJI. Gdzieś powinien być też Mini 3 Pro. Jest tu, prawda? Mamy jeszcze DJI Care na niego, więc w tym momencie sobie wchodzę i powiemy troszeczkę na temat ramienia. Nie będę używał. Dobrze, to jest to, prawda? Next. Incydent. Nie było żadnej kolizji. Teraz sobie wybierzemy odpowiedni przypadek, bo te wszystkie nie podchodzą pod to, na czym nie zależy. Others. Internal storage. Others. Ok, i tutaj sobie tak, wrzucimy przypadek serwisowy. Tutaj mamy w pobranych, wrzucimy sobie to. Front left arm. Napiszemy sobie jeszcze, że dron nie uległ tutaj żadnej kolizji. No i tutaj potwierdzam tylko swój adres i to właściwie tyle. Wysyłamy to na Węgry. Mam też informację, że jeżeli jestem w takim regionie, znajduję się, gdzie obsługuje nas firma kurierska, wtedy powinienem dostać od nich etykietę od DJI w ciągu 2 dni. Zobaczymy sobie. Jeżeli będzie etykieta, to faktycznie to zrobimy. Wyślemy bezpośrednio. Tutaj widzę, że już jest przypadek serwisowy w tej chwili zarejestrowany i można śledzić jego progres, można śledzić jego przebieg. Myślę, że to będzie najlepsza sprawa, dlatego że ja nie zamierzam też ponosić kosztów związanych z tym, co robi DJI. Tutaj wyraźnie mamy przypadek, gdzie jest bubel konstrukcyjny. Słuchajcie, i to jest tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy epizod. Podjąłem decyzję, żeby wysłać do serwisu DJI tego drona na Węgry. Faktycznie sprawa podchodzi pod gwarancję. Tak będzie najszybciej, jako że nie ma części w serwisie, bo gdyby były, to bym zainwestował tą 100 i faktycznie bym to sam wymienił albo poprosił kolegów z serwisu, żeby to zrobili.
Wysyłam w tej chwili drona na Węgry i mam nadzieję, że wymiana przebiegnie w miarę sprawnie, szybko i bezboleśnie. To, o czym chciałbym Was jeszcze poinformować, zapraszam bardzo serdecznie osoby, które zaczynają do swoich darmowych produkcji online. Mamy warsztaty dotyczące pierwszych kroków, tam są te najważniejsze rzeczy, które trzeba ogarnąć na początku, a nawet jeszcze wcześniej, przed zakupem drona. I to, o czym jeszcze chciałem powiedzieć, mamy parę warsztatów dość dobrych, darmowych, są też warsztaty kapitalne, premium, między innymi z Mini 3 Pro, do których Was bardzo serdecznie zachęcam. Tam pokazuję całą ścieżkę, od pudełka aż po projekty kreatywne, jak przygotować swojego drona, jak zrobić pierwsze ćwiczenia, jeżeli jesteś początkujący, jak wyglądają ujęcia, jak wygląda postprodukcja, i to wszystko omawiam, funkcjonalność całego drona w tych warsztatach, które niekiedy przygotowuję nawet przez kilka miesięcy. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!